Pani redaktor, czy aborcja to morderstwo? No ja nie mam wątpliwości co do tego, że aborcja jest morderstwem. No proszę zobaczyć, czym ona się kończy dla dziecka. Pani pewnie redaktor uważa inaczej, że pewnie to jest zarodek, ale... Skąd pani wie? Tak zakładam, bo często oglądam pani programy. Których zadaję pytania, a nie wyrażam poglądu. No ale mniejsza o to, czy nazwiemy to zarodkiem czy dzieckiem. Spójrzmy, jak kończy się aborcja dla tego czegoś, tak? Kończy się śmiercią, więc chyba logiczne jest nazwanie tego morderstwem. Przecież to nie jest ożywienie tego dziecka, ale ono przestaje żyć. Pani profesor, możemy stosować taki słowny, brzydko powiem teraz, zamiennik w kontekście też tego wyroku? Nie, nie możemy stosować, ponieważ nie ma śmierci tam, gdzie nie ma życia. Nie ma śmierci tam, gdzie nie ma narodzin. Natomiast ta cała dyskusja oczywiście, która jest bardzo perfidnie prowadzona na słowa, gdzie zamieniamy słowa zygoty, zarodka i płodu na inne, odnoszące się do początku życia, który jest w momencie narodzin. I tak mówi konstytucja, tak mówią wszystkie konwencje, a ludzie się spierają oczywiście. Natomiast biolodzy powtórzą to, co ja, konstytucjonaliści powtórzą to, co ja. I teraz